No to już przegrywamy 0-3 tutaj w Nysie. Co po takim meczu można powiedzieć? Coś jesteś cokolwiek w stanie powiedzieć te kilka minut po zakończeniu meczu? Na pewno duża złość w środku buzuje, bo jest olbrzymi niedosyt. Dzisiejsze to spotkanie nie wyglądało tak, jakby mogliśmy sobie wymarzyć. No, szkoda tego spotkania. Na pewno mogliśmy powalczyć. Mieliśmy drugiego seta, którego wygrywaliśmy. Jakbyśmy otrzymali to, to jestem zdecydowany, że grałoby się nam dużo lepiej. Nysa gra bardzo dobrze na ten moment, dlatego gdybyśmy wygrali tego seta, byśmy więcej pewności siebie, a oni by tej pewności stracili. Dlatego jesteśmy zadowoleni z tego, że nie poddaliśmy się, ale no, nie udało się wygrać. Pasa przerwana, no ale zaraz mecz z Treflem Gdańsk, trochę będzie więcej czasu na przygotowania. To dobrze, że będzie choć 2-3 dni więcej, żeby się przygotować lepiej do Trefla? No, za dużo czasu nie będzie, to jednak jest problem, bo mamy wolny czas, na pewno jesteśmy zmęczeni, dlatego musimy troszeczkę odpocząć. Nie załamujemy się, wiadomo, jedno spotkanie można przegrać, a później kolejne 3 wygrać, dlatego głowa do góry i idziemy do przodu, nie ma co się łamać i płakać.